Cześć, przed nami walentynki i z tej okazji twórcy gry Plants vs Zombies 2 rośliny dla nas przygotowali. Ja zaraz do tego przejdę, ale najpierw listy. Listy od widzów będziemy najpierw, no z jakieś dwa byśmy otworzyli. Może dwa z góry, albo jeden z góry, jeden z dołu. Już mam dwa listy w ręce. Tu są wszystkie listy. Tu są dwa listy od widzów. Moi drodzy, kto do nas tu wysłał? Tu jest Plants vs Zombie napisane, nie jest podpisane kto. Zaraz zobaczymy. Jeju, ale dużo rzeczy. Patrzcie, co żeśmy tu dostali. Muszle z nadmorza. Muszle z nadmorza. Pokazuję. Co tam jeszcze? Co to jest? Czy to jest... broda? Chyba tak. Zaraz zobaczymy. Robiła to ze mną siostra. To jest kryształ. Jak widzicie, to jest kryształ z Plants vs Zombie. Tu są komiksy. Sorry, nie wiem jak się nazywają. Orzech, wulkan, duży orzech, Chomper. Patrzcie. Sorry, nie wiem jak się nazywają. No można je po polsku nazywać po prostu. No jak jest wulkan, tak? Lawa guława to jest wulkan. O, tu jest list. Hej, Sou Shibo. Tu Szymon, mam 8 lat i bardzo lubię oglądać twoje filmiki z Plants vs Zombie i wściekłe jajka. Bardzo by było fajnie, gdybyś zrobił filmik z Dragon Hills i z Stickaman Army. Pozdrawiam, Szymon. Czy to są gry? Musicie mi napisać w komentarzu, czy to są gry Dragon Hills i Stickaman Army. Czy to są jakieś gry dodatkowe? Tu są różne rodzaje piszuterów i kukuryc nawet jest, patrzcie, narysowane. A tu jest list. A tu jest list od... właściwie Szymona, dobrze. Szymona. Tu są jest wycinanka. Co ta wycinanka oznacza, to ja nie wiem, ale to jest na pewno jakaś roślina. Wycinanka. Tu są jeszcze dwie takie wycinanki. No i teraz, patrzcie, jest więcej brud. A może to są kołnierzyki? Nigdy nie wiadomo. No to można wykorzystać, jak ktoś, wiecie. Może to są korony. Tego nie wie nikt. Schowam sobie te oto wycinanki do koperty i zaraz otwieram drugą. I zaraz otwieram drugą. A druga koperta... od Igora. Od Igora jest nieźle tutaj opisana. Plants vs Zombie, żeby było wiadomo. Pamiętajcie, zawsze na kopiercie dajcie. Dwa listy otworzymy jeszcze pod koniec odcinka, jeśli oczywiście zdążymy. Bo jak dziś mamy takie plansze do przejścia, to może być, wiecie... O, to jest świąteczna z prezentem jeszcze. Wesołych świąt, Sou Shibo Igor. No ja trochę późno otworzyłem ten list, ale fajna bardzo. Patrzcie tu z takim tym. No to nieźle wygląda. Z waty. Do tego są jeszcze Igor. Tutaj narysował walkę. Roślin versus... no tu właściwie same rośliny są. Igor lat 6. Tutaj jeszcze piszutery różne. Są. Ho, ho, ho. A to jest Chomper. A to jest Chomper w skali 1:1 może nawet. Może być w prawdziwej skali. Dzięki Igor za ten list i dzięki oczywiście Szymon za poprzedni list i przechodzimy do gry. A w grze dzisiaj, tak jak wspomniałem, po pierwsze mamy dwie nowe rośliny. Nie wiem, czy ja je muszę kupić, czy wystarczy, bo ja dam Play Epic Quest. No tak, ale żeby Play Epic Quest... to jest game. Complete each step. Aha, ale może będę mógł grać tymi roślinami nowymi, jak będę robił epickiego questa. Zaraz się okaże. Strasznie cicho coś mam. Nie wiem, czy coś mi się ściszyło? Słyszycie coś? Poczekajcie sekundę. Dobra, jesteśmy z powrotem. I teraz zobaczymy. Nie, wiecie co? Tu się chyba gra o te... chyba nie ma tych roślin. Ja kupię jedną roślinę. Kupię jedną roślinę i zaraz sobie nią zagramy. Kupimy, wiecie, którą kupimy? Blooming Heart kupimy, bo to jest nowa roślina i ona tylko 3 dni jeszcze będzie. Ok, przyjęło moją płatność. Mamy już Blooming Heart. Możemy tą roślinką sobie zagrać. No i mieliśmy mieć tu jakieś nowe mapy. Właściwie to możemy tego questa zrobić, tak? Bo możemy go robić, możemy sobie roślinę wybrać, jaką chcemy. Na przykład właśnie Blooming Heart możemy wybrać. Było napisane, że ta roślina ma silniejsze ataki z każdym kolejnym atakiem, który wykona. Więc weźmy sobie tu jakiś taki standardzik. No i oczywiście ją. To jest ona, Blooming Heart. No to nam się raczej nie przyda. No to do jedzenia tych. To do jedzenia grobów. A, nie można. A pieniądze można? Aha, bo my musimy defenses plans. No to zazwyczaj robiliśmy tak, że... Wiecie co, można zawsze tego postawić. A, zobaczmy. Dobra, ile ona kosztuje? 150. Dobra, let's rock. Zobaczymy, jak to będzie działało. I czy ona naprawdę będzie coraz silniejsza z każdym atakiem. Nie ma tego za bardzo jak sprawdzić. Ciekawe, co się dzieje, jak oni są zakochani. Chyba nic za bardzo się nie dzieje. I nie widzę, żeby... Chyba, że z każdym atakiem na danego, wiecie, że jeśli zaatakuje raz jakiegoś zombiaka i drugi i on już się, wiecie, ma te serduszka, to coraz mocniej go bije, nie? Może o to chodzi. Jak na razie całkiem nieźle nam idzie. Myślę, że powinniśmy sobie spokojnie poradzić, w razie czego uruchomimy tutaj power upa. No i on dostaje, tak? I niby z każdym atakiem coraz mocniej ma dostawać. Nie wygląda jakby jakoś mocno, chociaż... No rzeczywiście, powiem wam, że ten garnek mu spadł z głowy. Czyli to coś zadziałało tak trochę. No zombiaków jest dużo, na szczęście mamy te mrożące Snapdragony, one są dobre bardzo. I one nas bronią tu mocno. No. I co? I tyle. Nic nam nie robią przeciwnicy, dobra. Jak wyjdzie ich więcej na sam koniec, to użyjemy power-upów. Zobaczymy, jak te rośliny się zachowują. Już widzę, że są całkiem niezłe. A, coś takiego. No to powiem wam, że nieźle. Widzieliście, jak wszystkich rozwaliła ta roślinka? Tu może być ciężko, bo tu jest tylko jedna i Snapdragon, ale widać nie, też się udało. Te to nie wiem, do kogo strzelają. Całują, puszczają oczka, mrugają. Strasznie wolno idą. Ty, może to je spowalnia jeszcze te całuski, co? Dobra, udało się. No powiem wam, że nieźle. Z taką obroną to nie mają szans. Czy ja mam tu drugą planszę? No, to jest... tego nie lubię bardzo. No dobra, ale już zróbmy to. To wiecie, tu mewy latają, trzeba w nie strzelać, nie? O nie. Dobra. Nie wiem, o co w tym chodzi, to zawsze takie proste jest, znaczy, że jakby nie da się chyba tego przegrać. Okej. Dobra. No i widzicie, już dawno żeśmy to zrobili i teraz właściwie tylko trzeba dopełnić. Nie wiem jak to... Nie wiem nawet jakby się dało to, tej planszy nie przejść. To są bardzo proste. I jeszcze chyba się nie zdarzyła taka, która by była trudna. O, dużo żeśmy dostali. No wiadomo, że chyba za te punkty się dodatkowo jeszcze coś dostaje. Dobra. Trzecia plansza. Mam nadzieję, że już będę mógł wybrać tą roślinkę, którą sobie kupiłem. Ojeju. No dobra, niech im będzie. Ostatnia plansza, którą gram bez roślinki sercowej. A jak nie, to będziemy zmieniać. Mam tu listę przecież od widza. No i co? Czemu czapka spadła? Pierwsze linie to są takie bardzo proste, nie? O tym właściwie nie ma nawet co wymyślać za bardzo. Nie wiem, czy tego na dole ugryzę, wiecie? Ono się powinien rozpaść raczej. Bo od samej tej pałki wodnej, bo to jest pałka wodna, nie? Powinien zginąć. O Jezu, musiałem zużyć power upa. No to trochę to zmaściłem mocno. Okej. Nie jest najgorzej. Problem polega na tym, że nie mamy gdzie roślin stawiać, nie? Aha, bo ja mogę... Jestem głupi, przecież ja ją mogę gdziekolwiek postawić. A co tam było? To ja bym ją gdzieś tu postawił. Powinno być ok. Dobra. Z tego chyba power up powinien wyjść, nie? Taki z tym na głowie. No to już może być ciężej, dajmy tego. O, i zjadł ją, no niestety. Myślałem, że przeżyje ta roślina, wiecie? Tu powinno być ok, dobra. Teraz się udało. Teraz to w ogóle prosta mapa jest, bo są same takie leszczyki zwykłe. No one od samego prądu padną. Dobra i ostatnia chyba teraz idzie fala. O nie. No niestety tutaj by przeszedł, muszę go porąbać. Dobra, pokopałem go prądem. No nic się nie stało, zdarza się. Dwa power upy. Trochę to źle zaplanowałem. Ale my chcemy roślinę sercową. Dobra. Okej. I teraz będą spadać. No to tych może już nie. Dajmy tego. Ci będą mieli ten promień. To ja bym może jagódki chciał mieć, co? Aha, i trzeba jeszcze mieć jakiś pieniądz. To wiecie co, to może bez tego i dajmy po prostu pieniądze, gdzie są zwykłe pieniądze. Coś do zarabiania trzeba mieć, nie? A, nie mogę zarabiać. Tak? Tak, aha, rośliny są zablokowane, dobra. No to teraz sam nie wiem. Żaba by mogła zarabiać. Nie wiem po co mi ten aloes, zupełnie do niczego niepotrzebny. Dobra, i to musi spaść na ziemię, żebym ja to podniósł, tak? Dobra, dobrze pamiętam. Okej, powiem wam, że jak na razie to działa i nawet tamtego robota żeśmy rozwalili, nie? Jak można było zauważyć. O, nieźle, dobra. Powiem wam, że niezłe są te rośliny z tymi sercami. No i rozwalają go. Chyba że teraz prądem dostał, co? Nie zwróciłem uwagi, można zrobić tak. Dobra, tych oczywiście zawsze zwiewamy, bo nie musimy się z nimi bić. Co tu jeszcze jest? Aloes. Dobra. A te jagódki nie były potrzebne w sumie. Już można było same te takie... same te serca zostawić. No i tyle. Jeszcze tych sobie strzelmy. Koniec planszy. Pokonana, i to w jakim stylu? W stylu wyjątkowo dobrym. Co my tu mamy? Plansza numer 5. Dobra, zagraj swoją obronę i pokonaj zombich. Magowie i ci co odbijają. No ci co odbijają, to wiadomo, nie wolno do nich strzelać. No to ja bym tu zrobił standard, tak? Czyli na pewno bym to ustawił. No let's rock. Zawsze tak samo się to kończy, brakuje nam tych. O, nie mówcie mi, że oni oddają. Myślałem, że jak z góry dostają, to nie oddają. A, to tego nie wiedziałem. To trochę słabo, powiem wam. No to nie, to restart. Ojojoj, to wiecie co, tą planszę musimy zupełnie inaczej zrobić. Myślę, że klasycznie ją zrobimy. Ja myślałem, że oni dostają. Pamiętacie z góry? Wydaje mi się, że z góry zawsze dostawali, nie? Tu zrobimy to klasycznie. O nie. Aha, restart, dobra. Myślałem, że będę mógł je postawić, jak już zacznę planszę z tym. Ale ja jestem gracz. To nie tak, Sou Shibo. Dobra. No to będzie raczej proste, bo jak się jagody postawi. No ale co ja mam, powiedzcie mi, postawić, jak oni nas tak chcieli oszukać i nam takie rośliny tu dają. Patrzcie, to się szybko skończy. Tak zwany szybki myk to będzie. No powiem wam, że może to była trudna plansza, ale nie dla naszych jagódek. Jagódka to jest chyba najlepsza roślina w całej grze. Dobra. W owce by nas chcieli pozamieniać, co? No i poszedł ostatni mag, zniknął. Nieźle. To była szybka plansza. Z jagódkami nie mają szans na takich mapach. Normalnie mówię, sprawdziłbym. Chciałem sprawdzić rośliny z sercami. No. Dobra. Takich plansz nie lubię, bo to się źle skończy, wiecie. Tutaj trzeba ich wpuścić jak najbliżej, nie? Dobra. Niech on bliziutko podejdzie, żeby ich tam z tyłu było dużo, żeby ta piłka się miała od czego odbijać, nie? Dobra. No i tego to chyba będzie trzeba tym rozwalić, nie? Bo on inaczej to nie padnie. Nawet się nie ugiął leciutko. Dobra. No zobaczymy. Niech trochę bliżej podejdą. Dobra. No zobaczymy, zobaczymy. Widzę, że się zbliżają i to w dużej ilości. Strasznie mocni byli, nie wiem czy zauważyliście. Dobra. Jakoś się udało jak na razie. Czekamy na większą ilość ich. Niech bliżej podejdą. Wydaje mi się, że mogę tych dwóch z przodu rozwalić i one walnie tu do góry. Jest. Teraz tak. Okej, mamy kryształek. Dobra. Okej. Powiem wam tak. I tu. O nie, Gargantuar. Tu chyba do góry poleci, tak, idealnie i się udało odbić. Jest, i znów Gargantuar dostał. Nie wiem, czy mi się to uda. No niestety. To już chyba jest końcówka, tak? W sumie nie ma się co przejmować, bo nawet jak pójdą, to i tak w kosiarki wpadną, nie? No chyba, że chcemy jakieś kosiarki obronić tutaj. Dobra. Dobra, jest. No udało nam się to przejść, chociaż nie było zbyt łatwo, nie było zbyt łatwo. A tu też są epic questy na piniaty. Przetrwaj atak zombiego z danymi ci roślinami. No dobra. Dobra. No nie jest źle, muszę wam powiedzieć, nie jest źle. Tu można stawiać te lepsze roślinki. Tu byśmy dali tak, orzecha. Dobra. No powiem wam, że ciekawie to wygląda i jak na razie się bronimy. Znaczy ciekawie, no nie ciekawie troszeczkę. W sumie możemy tu jeszcze położyć jedną. Tu też możemy roślinę położyć. Teraz ci idą. O nie, gdzie ja to postawiłem? W złym miejscu zupełnie. Dobra. Powiem wam tak, że zastanawiam się, gdzie to jeszcze postawić. Tak trochę nie widzę. Ale jest ok, jest ok. Na razie niszczę, co mam niszczyć. Nie wiem, czy tu gdzieś nie powinienem, no dobra, no może takiego tu przepuszczę jednego. To miałem tu postawić, tak? Tu muszę uważać, żeby mi tu nie zjadł, bo u góry mam już, no, gorąco się zrobiło, że tak powiem. Dobra. Dobra, jak dół ominą, to się nic nie stanie, nie? Bo mówię, tu mam kosiarki, zawsze można się obronić kosiarkami. Góra jest tu najważniejsza. No właśnie, ta góra. Powinno dać radę, nie? Dobra, o kurczę, bo ich tu kilku jest, widzicie? Oni stoją jeden na drugim teraz. Dobra, jest, chyba umiera ostatni. Zgadza się. Och, dobra, dobra, chyba będziemy kończyć. Nie przejdziemy tego do końca, tych wyzwań tutaj. Ale to może w następnym odcinku i w następnym odcinku otworzymy dwa kolejne listy. I w następnym odcinku kupimy kolejną roślinę. Tak więc ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia. Tu są. Patrzcie, zagraj. A to może można je wygrać, a ja je kupiłem. Zobaczymy. Zobaczymy w następnym odcinku, bo już długo nagrywamy. Trzymajcie się, dzięki, cześć. Tu możecie subskrybować, tu obok macie proponowany dla Was film. Pa!